Dolar jest najbardziej znanym banknotem świata. Ale co naprawdę znaczą umieszczone na nim tajemnicze wizerunki? Łatwo rozpoznawalne symbole to niedokończona piramida i oko opatrzności. Ale co znaczą? Symbolizują los Ameryki jako cywilizacji bez Boga. Zwolennicy teorii spiskowej twierdzą, że skomplikowana symbolika jest częścią spisku politycznego, który powstał wraz z narodzinami Stanów Zjednoczonych. Brali w nim udział ojcowie założyciele i prezydent Ameryki Franklin Roosevelt. Motorem spisku są masoni. Jakie tajemnice kryje dolar? Zgłębiając przeszłość. Tajemnice dolara. Banknot dolarowy to skomplikowany projekt. Znajduje się na nim wiele istotnych symboli. Piramida. Wszystko widzące oko. Orzeł, a może feniks. Co oznaczają i skąd się tu wzięły? Mnożą się teorie spiskowe podsycane przez mass media. Ale jaka jest prawda? Wszystko zaczęło się od wielkiej pieczęci, oficjalnego godła Ameryki. Symbol ten znany jest z dolarowego banknotu. Jeśli zrozumiemy, co kryje, rozszyfrujemy też inne symbole. Większość ludzi zna tylko awers wielkiej pieczęci z orłem ze strzałami, gałązką oliwną i sześcioramienną gwiazdą. To powszechnie znane godło Ameryki. Ale na rewersie też znajdują się rysunki, ponieważ oryginalna pieczęć miała dwie strony jak moneta. Na awersie znajdował się dobrze znany amerykański orzeł, ale rewers był bardziej zagadkowy. Mamy tu kompletnie inną symbolikę. W Ameryce nie ma piramid. Ale piramida z pewnością znajdowała się na rewersie oficjalnego godła Ameryki. Przez tysiące lat ludzie i rządy używali pieczęci do potwierdzenia autentyczności dokumentów, wskazania ich właściciela i zabezpieczenia. Pieczęcie miały wielkie znaczenie, ponieważ mówiły o początkach narodu. Orzeł na awersie pieczęci stał się ikoną Ameryki, podstawowym symbolem tożsamości narodowej. Ale piramidę można zobaczyć tylko na odwrocie dolarowego banknotu. Co te symbole mówią o roli Ameryki w świecie? Wielka pieczęć ewoluowała przez lata, ale jej oryginalny projekt stworzyli ojcowie założyciele. W czasach rewolucji amerykańskiej i deklaracji niepodległości nowy naród potrzebował symboliki dla swojej tożsamości. Pieczęć miała reprezentować Amerykę w świecie. Ojcowie założyciele chcieli, żeby odzwierciedlała wartości nowego państwa, o które tak ciężko walczyli. 4 lipca 1776 roku rozpoczęto pracę nad projektem.
trwały 6 lat i utworzono 3 komisje, zanim Wielka Pieczęć została ostatecznie zatwierdzona. W ciągu kolejnych 200 lat Wielka Pieczęć stała się przedmiotem kontrowersji, zwłaszcza kiedy umieszczono ją na dolarowym banknocie. Sugerowano spisek. Do komisji dostali się masoni. Masoni nie ujawniają swoich dążeń, trzymają je w tajemnicy. Umieścili swoje symbole na pieczęci, żeby rozumieli je tylko wtajemniczeni. Kim są masoni? Chociaż ich początki owiane są tajemnicą, współczesna masoneria wywodzi się od gildii kamieniarzy, którzy zbudowali wielkie katedry. Wolnomularze powstali z podobnych powodów, co dzisiejsze związki zawodowe. Ale na początku XVIII wieku masoni byli postrzegani jako o wiele potężniejsza organizacja. Rozwinęli alternatywną filozofię sławiącą wiedzę i dawne tradycje kamieniarzy. Odprawiali skomplikowane i barwne rytuały oraz sekretne ceremonie. Podstawą tej filozofii są braterstwo ludzi i ojcowska opieka Boga. Byli otwarci na wszystkie religie. Do grona masonów zapraszano tylko arystokratów i uczonych. Chętnie dyskutowali o swoich ideach w bezpiecznych lożach. Tacy ludzie sprowadzili masonerię do Ameryki. Pod koniec XVIII wieku masoneria była elitarną organizacją, zarezerwowaną tylko dla wyższych klas. Była to jedna z niewielu organizacji, która przekroczyła podziały kolonialne. Masoni byli tacy sami w Massachusetts i w południowej Karolinie. Wolnomularze stali się tajnym stowarzyszeniem skupiającym wpływowych ludzi, połączonych braterstwem ponad podziałami geograficznymi i religijnymi. Niektórzy nadal wierzą, że wolnomularstwo jest religią całkowicie sprzeczną z chrześcijaństwem. Masoneria to tajna organizacja, której członkowie uważają ją za świętą. Nie możecie pójść na ich spotkanie. Nawet media nie mogą się tam dostać. Jeśli chcą zmienić naszą cywilizację, to muszą działać w ukryciu. W czasie wojny o niepodległość wolnomularze stworzyli potężną sieć ludzi, którzy odegrali kluczowe role w walce z brytyjską władzą. Wielu znaczących Amerykanów w czasach rewolucji było masonami. Jerzy Waszyngton, Benjamin Franklin, Paul Revere, John Hancock. Wszyscy byli masonami i ważnymi postaciami w rewolucji. Benjamin Franklin był członkiem pierwszej komisji. Dołączył do niego Thomas Jefferson, o którym mówiono, że też był masonem. Ostatnim członkiem komisji był John Adams, który później został drugim prezydentem Stanów Zjednoczonych. Towarzyszył im rysownik Du Simitier. Du Simitier zaprojektował 4 elementy, które weszły do ostatecznej wersji pieczęci. Były to data uzyskania niepodległości w rzymskich cyfrach, tarcza, łacińskie motto z wielu jeden i oko opatrzności. Trudno jednak ustalić, jaki wpływ mieli masoni na stworzenie Wielkiej Pieczęci. Pracowały nad nią jeszcze 2 komisje, każda ze swoim rysownikiem, zanim ostatecznie zatwierdzono projekt. Największym problemem w dotarciu do źródeł dotyczących ojców założycieli i Wielkiej Pieczęci jest brak dokumentów. Zniszczono je w czasie rewolucji, ponieważ Brytyjczycy chcieli wyeliminować większość tajnych stowarzyszeń w Stanach Zjednoczonych. Rząd brytyjski obawiał się potęgi tych stowarzyszeń. Symbolizował ją jeden człowiek.
pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, Jerzy Waszyngton. Aż 33 z jego generałów było masonami. Wiedzieli, jak dotrzymać tajemnicy i byli oddani sprawie. Projektowanie Wielkiej Pieczęci otoczono tajemnicą. Nic dziwnego, że umieszczenie jej na dolarze spotkało się z takim zainteresowaniem. Czy po zbadaniu znanego banknotu okaże się, że maczała w tym palce tajna organizacja? Czy organizacja ta umieściła zaszyfrowaną wiadomość o planowanej dominacji nad światem? Kto umieścił symbole na wielkiej pieczęci i rewersie dolara i dlaczego to zrobił? Zwolennicy teorii spiskowej twierdzą, że są to masońskie symbole. Nawet Hollywood zainteresował ten temat. Film Skarb Narodów z Nicolasem Cage'em opowiada historię ukrytego skarbu masonów. Takie filmy są bardzo ważne. Dzięki nim Amerykanie dowiadują się, że ojcowie założyciele zajmowali się sprawami, o których w ogóle nie wspomina się w historii. Ludzie zainteresowali się Skarbem Narodów, ponieważ przedstawił im w nowym świetle rzeczy, które znają całe życie. Trójkąt, wszystko widzące oko i piramida na odwrocie dolara, wszystkie mają masońskie korzenie. Zwolennicy teorii spiskowej znaleźli potwierdzenie swoich domysłów w pismach filozofa Manly Halla. Ten jeden z najpoczytniejszych pisarzy masońskich napisał książkę Tajne przeznaczenie Ameryki. Podobno jest ukryte w symbolach na dolarowym banknocie. Musimy przyjrzeć się rewersowi dolara i odszyfrować te symbole. Zwykle ludzie tego nie robią. Większość Amerykanów nie ma pojęcia, co one znaczą. Koła oznaczają dwie strony oryginalnej wielkiej pieczęci zaprojektowanej przez ojców założycieli. W tamtych czasach nadal powszechnie używano pieczęci wiszących, które składały się z woskowego kółka przymocowanego sznurkiem do dokumentu. Na obu stronach były różne rysunki. Ale później wprowadzono naklejki urzędowe, które przyklejano na dokumentach. Miały one tylko awers, który przedstawiał orła. Żeby nakleić dwie papierowe pieczęcie, awers i rewers, potrzeba 15 cm na każdym dokumencie. Ale niektórzy teoretycy nie zgadzają się, że to jedyny powód pominięcia rewersu pieczęci. Kiedy przyjrzymy się wielkiej pieczęci, na odwrocie znajdziemy łatwo rozpoznawalne symbole. Niedokończoną piramidę i oko opatrzności. Oko rzeczywiście jest masońskim symbolem. Uważa się, że piramidę umieścił rysownik Francis Hopkinson, który pomógł zaprojektować flagę amerykańską. Był doradcą drugiej komisji pracującej nad Wielką Pieczęcią i podobno masonem. Francis Hopkinson zaprojektował banknot 50-dolarowy, na którym umieścił niedokończoną piramidę w okręgu. Po sukcesie w Connecticut użył tego samego wzoru dla wszystkich Stanów. Ale skąd wzięła się piramida w godle Stanów Zjednoczonych? Jeśli Hopkinson był masonem, to mamy odpowiedź. Masońskie rytuały oparte są na legendach łączących bractwo z tajnymi stowarzyszeniami kamieniarzy, którzy wznosili starożytne świątynie. Dla Hopkinsona piramida oznaczała świątynię i dawną mądrość. Dla masonów piramida to dom Boga. Zamknięto ją do czasów nastania nowego porządku, kiedy wstąpi do niej Bóg i zamieszka tam. Masoni nazywają Boga wielkim architektem wszechświata. Dla nich wielki architekt był miarą, wagą, odległością i całą otaczającą nas geometrią,
oraz naturą, harmonią i równowagą. Ta koncepcja różniła się od tradycji judeochrześcijańskiej. Ale przeciwnicy tego poglądu twierdzą, że masoni odprawiają rytuały wywodzące się z pradawnej antychrześcijańskiej religii. Nie wierzą w akt stworzenia. Ich zdaniem to zupełny absurd. Piramida jest miejscem inicjacji w pradawnej religii bez Boga Stwórcy. Duże znaczenie ma umieszczenie na wielkiej pieczęci niedokończonej piramidy. Kiedy zwieńczenie piramidy trafi na miejsce, oznacza to, że Ameryka stała się narodem, jakim powinna być. Piramida to dopiero początek teorii spiskowej dotyczącej masońskich symboli ukrytych na dolarowym banknocie. Ich zdaniem oko też jest masońskim symbolem wziętym z egipskich hieroglifów. Egipcjanie nazywali je okiem Horusa i oznaczało życie wieczne albo zmartwychwstanie. Wszystko widzące oko ich boga przyniesie Ordo ab Chao, czyli porządek z chaosu. Oko znajduje się nad piramidą, a nie na piramidzie, co znaczy, że ich dzieło jest nieskończone i we wszechświecie zapanuje ład, kiedy ich Bóg zajmie miejsce w piramidzie. Oko często pojawia się jako symbol masoński po 1730 roku. Niektórzy twierdzą, że wykorzystanie tego samego symbolu przez ojców założycieli nie może być przypadkiem. Zwolennicy teorii spiskowej wierzą, że różne tajne stowarzyszenia połączyły się, żeby dokonać czegoś złego. Kolejnym dowodem na spisek tajnych stowarzyszeń jest fakt, że pierwszy prezydent Ameryki, Jerzy Waszyngton, nosił masoński fartuch z wyszytą na nim piramidą. Plan nowej stolicy był odwzorowaniem filozofii architektury starożytnego Egiptu. Większość budynków w Waszyngtonie zaprojektowali masoni. Budownictwo było ich mocną stroną. Wiedzieli, jak połączyć budynki ze wzorami na niebie. Jeśli połączy się budynki z konkretnymi gwiazdami, umożliwia to przepływ energii duchowej. Ukryte znaczenie dolara sięga daleko poza piramidę i wszystko widzące oko. Nawet najważniejsze symbole Ameryki można różnie interpretować. Orzeł uważany jest za podstawowy symbol Republiki Amerykańskiej. Reprezentuje wolność i siłę i jest najbardziej znanym wizerunkiem na dolarze. Niektórzy twierdzą, że początkowo chciano umieścić tu Feniksa, który też wywodzi się ze starożytnego Egiptu. Feniks wynurzył się z wód chaosu i tak narodził się Egipt. Moim zdaniem wizerunek Feniksa we wczesnych projektach symbolizuje odrodzenie. Mamy tu do czynienia z narodem, który zrodził się z rewolucji. Ale zrezygnowano z Feniksa na rzecz amerykańskiego orła. Ojcowie założyciele gorąco dyskutowali, który ptak ma zostać narodowym symbolem. Dla mnie zawsze było jasne, że będzie to amerykański orzeł. W mistycyzmie orzeł symbolizuje inicjację, poświęcono go słońcu. Reprezentował też egipskiego boga słońca Amun-Ra. Sugeruje się, że orzeł nie symbolizuje Ameryki, tylko egipskiego boga słońca. Wiedzieli o związku orła z bogiem słońca i użyli go jako symbolu inicjacji w loży masońskiej i pradawnej religii.
Gwiazdy nad głową orła są kolejnym dowodem spisku masonów. Nad głową orła znajduje się 13 pięcioramiennych gwiazd. Jak się je połączy, tworzą sześcioramienną gwiazdę. Jeśli naniesie się sześcioramienną gwiazdę na piramidę, jej ramiona wskażą litery w łacińskiej maksymie. Tworzą one anagram. Anagram to celowe przestawienie liter w słowie, które chce się ukryć. Ten anagram kryje słowo mason. Stąd wiemy, że masoni zaprojektowali rysunki na wielkiej pieczęci. Poszukiwanie ukrytych znaczeń w ikonografii dolara nie dotyczy tylko rysunków. Podobno ukryta jest na nim złowróżbna cyfra 13. W 1960 roku masoni napisali artykuł w New Age Magazine, w którym opisali cyfrę 13 i inne związane z nią symbole jako masońskie. Wskazują na powtarzającą się trzynastkę. Na gałązce oliwnej w prawym pazurze orła jest 13 listków, 13 strzałów w lewym pazurze, 13 gwiazd nad głową oraz 13 pasków na tarczy. Dla wszystkich tajnych stowarzyszeń trzynastka ma ogromne znaczenie symboliczne. Symbolizuje odrodzenie, regenerację i poród. A tworzenie nie jest łatwe, więc trzynastka oznacza też śmierć. Stare umiera, rodzi się nowe. Masoni specjalnie ukryli trzynastkę na odwrocie dolara. W wielu kulturach trzynastka przynosi nieszczęście, ale zwolennicy teorii spiskowej widzą w niej złowrogie możliwości. 13 to cyfra szatana i dlatego czczą ją masoni. Stąd całe zamieszanie. Na wielkiej pieczęci znajdują się jeszcze inne ważne dla masonów cyfry. Na lewym skrzydle orła są 32 pióra, a na prawym 33. Ta cyfra odnosi się do 33 stopni wtajemniczenia w masonerii, wprowadzonych przez Najwyższą Radę Rytuału Szkockiego, najważniejszej loży w Ameryce. Rada 33 stopnia, zbierająca się w Waszyngtonie, twierdzi w swoich pismach, że jest matką światowego prawodawstwa. Manly P. Hall nazwał ich najpotężniejszą organizacją na Ziemi. To oni powołują królów i decydują o losach świata. Podobno na dolarze znajduje się ostatnia część informacji potwierdzającej masoński spisek. Nad okiem mamy łacińską inskrypcję Annuit Coeptis, co znaczy opatrzność pochwala nasze zobowiązania. Ale zdaniem zwolenników teorii spiskowej, połączenie tego zdania z dolną inskrypcją ujawnia mroczny zamiar. Tajny los Ameryki opisuje łacińskie zdanie Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum, obwieszczające nastanie nowego ładu świata. Ład ten ogarnie cały świat w niedalekiej przyszłości. Nowy ład świata znosi partnerstwo państwa i kościoła. Stoi to w jaskrawej sprzeczności z inskrypcją nad jedynką Ufamy Bogu. Nastanie nowa cywilizacja, zmieni się nasze życie. Zapowiada się, że nowy ład ogarnie całą Ziemię, przekroczy granice państw i zniesie własność prywatną. Wszystkie tradycyjne religie zastąpi nowy system wierzeń dyktowany przez masonów.
Teoria głosi, że pewne grupy ludzi chcą przejąć władzę nad światem. Taki był cel ojców założycieli i symbole zawarte w Wielkiej Pieczęci mają nam to uzmysłowić. To oświecenie, ale tylko dla wtajemniczonych. Pojawia się coraz więcej dowodów na ukryte mroczne symbole umieszczone na dolarze. Czy historycy, zwłaszcza masońscy, mogą temu zaprzeczyć? Pokazaliśmy, że amerykański dolar zawiera ukryte treści. Zostały tam umieszczone przez kilku masonów, którzy zaprojektowali wielką pieczęć, a później banknot dolarowy. Sami masoni twierdzą, że skomplikowana teoria spiskowa jest śmiechu warta. Równie dobrze Żydzi, katolicy, muzułmanie czy protestanci mogą próbować przejąć władzę nad światem i zmusić wszystkich, żeby wyznawali ich religię. Ja w to nie wierzę. Niektórzy mogą uważać, że masoni dbają tylko o swoje interesy, ale ja w to nie wierzę. Przez ostatnie 2000 lat w świecie zachodnim panował porządek chrześcijański. W tym porządku Kościół i państwo współdziałały ze sobą. Wszystko, co jest sprzeczne z tą normą, starsze dziedzictwo, ideały i symbole o głębszym znaczeniu, budzą strach. That's the problem, and it strikes fear into the hearts of the establishment. Być może masoni padli ofiarą własnej konspiracji. Tajemnice budziły w opinii publicznej podejrzenia i obawy przed nieznanym. Ludzie nie lubią symboli, których nie rozumieją i które mogą ukrywać ważne informacje. Dlatego masoni mają tylu wrogów. Masoni twierdzą, że wiele z dowodów na masońskie wpływy w rządzie nie ma potwierdzenia. Zwolennicy teorii spiskowej uważają, że prawie wszyscy sygnatariusze Deklaracji Niepodległości byli masonami, ale nie mają żadnych dowodów. Deklarację podpisało 56 osób. 9 z nich to masoni. Mamy dowody ich przynależności do lóż. Na konwencję konstytucyjną w Pensylwanii przybyło 55 kandydatów. Konstytucję Stanów Zjednoczonych podpisało 39 delegatów, z których 11 to masoni. Wiadomo, że tylko jeden mason, Benjamin Franklin, brał udział w komisjach projektujących Wielką Pieczęć. Być może także rysownik Francis Hopkinson. Często mówi się, że Thomas Jefferson był masonem. A jedyny dowód to, że masoni brali udział w procesji na jego pogrzebie. Oczywiście każda organizacja w stanie Virginia i prawie wszystkie organizacje amerykańskie wzięły udział w procesji. Współcześni naukowcy szukali dowodów i nic nie znaleźli. Jefferson nie był masonem. Chociaż Benjamin Franklin z pewnością był masonem, nie miał dużego wpływu na elementy graficzne pieczęci. Zajmowali się tym doradcy artystyczni. Jeśli uważnie przyjrzymy się komisjom, które zaprojektowały Wielką Pieczęć Stanów Zjednoczonych, nie znajdziemy masonów, którzy mieli wpływ na projekt. Doradcy artystyczni wybierali elementy plastyczne i nie mieli nic wspólnego z masonerią. Symbolika graficzna miała takie samo znaczenie w XVIII wieku, co obecnie. Już wtedy istniał skodyfikowany język wizualny, zrozumiały w Europie i w Ameryce. W czasach, kiedy wielu ludzi nie umiało czytać, uczono języka wizualnego ze zbiorów symboli.
Korzystali z nich grawerzy, architekci i inżynierowie. W XVIII wieku zbiór symboli RIPA znajdował się w każdym warsztacie grawerskim. Zbiory te zawierały pouczające historie pokazane za pomocą symboli i napisów. Dzieci uczono rozumieć symbole, mimo że nie umiały czytać. To nie był szyfr, tylko ogólnie znany system. Każdy symbol budził określone skojarzenia. Egipskie symbole użyte w Wielkiej Pieczęci należą do ogólnie znanego kodu, a nie symboliki masońskiej. Niektóre symbole, jak wszystko widzące oko i niedokończona piramida, funkcjonowały zarówno wśród masonerii, jak i poza nią. Użyto ich tutaj w znaczeniu ogólnym. Istnieje teoria, zgodnie z którą masoni czerpią z tajemniczych religii egipskich i śródziemnomorskich, ale nie ma żadnych dowodów. W lożach masońskich używano piramid jako motywów dekoracyjnych, nie miały znaczenia symbolicznego. Masoni uznawali wszystko widzące oko, ale traktowali je raczej jako logo. Wszystko widzące oko symbolizowało boskość. Oko świetnie pozwalało w prosty sposób przedstawić Boga i było ciekawym elementem graficznym. Zgodnie z tą interpretacją, ojcowie założyciele uważali, że Bóg troszczył się i chronił Amerykę. Piramida oznacza siłę i odporność. Oko ponad nią i motto kojarzy się z boską opatrznością, przychylną Ameryce. Kwestia orła jest bardziej skomplikowana, niż twierdzą zwolennicy teorii spiskowej. Benjamin Franklin, mistrz masoński, był przeciwko użyciu orła. Wolał indyka. Nie chcę, żeby orzeł stał się symbolem naszego kraju. Ten ptak ma zły charakter. Indyk jest o wiele szacowniejszym stworzeniem. Chociaż jest nieco próżny i niemądry, ma jednak wielką odwagę. Benjamin Franklin chciał użyć indyka, bo to bardzo sprytny ptak. Orzeł żywił się padliną, co nie było eleganckie, za to miał imponujący wygląd. Jednak odrzucono indyka Bena Franklina i wybrano orła jako symbol potęgi i majestatu Stanów Zjednoczonych. Niewinne wytłumaczenie obecności orła chyba jest prawdziwe. Można dyskutować nawet o złowróżbnej trzynastce. Cyfra 13 wielokrotnie występuje na dolarze. Paranoiczni zwolennicy teorii spiskowej twierdzą, że dla masonów trzynastka jest ważna. Ale wtedy było po prostu 13 kolonii. Trzynastka nie ma żadnego znaczenia dla masonów. Oto oficjalne wyjaśnienie. 13 pasków na tarczy oznacza 13 stanów. Motto E pluribus unum, z wielu jeden, to aluzja do zjednoczenia Stanów. Gałązka oliwna i strzały nawiązują do siły pokoju i wojny. Konstelacja gwiazd oznacza nowe państwo, które zajęło miejsce wśród innych. Masoni twierdzą, że symboliczne elementy na dolarze były ogólnie znanymi symbolami w czasach powstania Wielkiej Pieczęci. Odżegnują się też od spisku mającego doprowadzić do nowego ładu świata.
Motto na pieczęci Stanów Zjednoczonych, Novus Ordo Seclorum, pochodzi od Wergiliusza. Oznacza nowy ład wieków, a nie nowy ład świecki. W masonerii nie ma nowego ładu świata. Wszystkie inne tłumaczenia oznaczają nieznajomość łaciny. Łacina miała więcej wspólnego ze światową polityką niż z zawiłymi przesłaniami. Ojcowie założyciele nawiązywali do narodzin nowego narodu z radykalną formą rządów. Novus Ordo Seclorum znaczy nowy ład wieków. Ten nowy ład to republikański rząd, nie w sensie partii republikańskiej, a rządu opartego na reprezentacji. Ameryka nie miała być demokracją, tylko republiką, a to oznacza rząd złożony z reprezentantów. Mimo starań, żeby umniejszyć wpływy masonerii, jest jedna sporna kwestia dotycząca dolara, którą można wyjaśnić przy pomocy masońskich symboli. Sukces filmu Skarb Narodów potwierdza pęd publiczności do szukania ukrytych znaczeń. I ostatni dowód z udziałem tajemniczego guru. Inspiracja symboliki Wielkiej Pieczęci jest przedmiotem kontrowersji. Dyskusyjny jest udział masonów w jej stworzeniu. Jedno jest pewne. Symbole z pieczęci przeniesiono na dolara dopiero w 1935 roku. Dokonał tego prezydent Ameryki i mason. Umieszczenie Wielkiej Pieczęci na dolarze to niezwykła historia. Sekretarz rolnictwa Henry Wallace, późniejszy wiceprezydent, zasugerował umieszczenie Wielkiej Pieczęci na odwrocie dolara. Henry Wallace interesował się też mistycyzmem i okultyzmem. Znalazł książkę o Wielkiej Pieczęci i zdumiał go rysunek na rewersie, którego wcześniej nie widział. Zobaczył tam piramidę, a studiował symbolizm i miał guru, który też był masonem i który uważał, że symbolizm ma wielkie znaczenie dla Stanów Zjednoczonych. Guru albo nauczycielem był dziwny osobnik Nicholas Roerich. Nicholas Roerich był rosyjskim mistykiem i rysownikiem, który wiele podróżował w latach 20. do krajów, które jego zdaniem odwiedził Jezus. Chciał nawiązać kontakt z Chrystusem i ustalić, kiedy powróci. Roerich mieszkał w Nowym Jorku w latach 20. i wtedy poznał Wallace'a. Miał niezwykły wpływ na Wallace'a. Kiedy przyjrzymy się rysunkom Roericha, okazuje się, że był wszechstronnym geniuszem. Obecność takiej osoby ma wpływ na świadomość i pomaga dotrzeć do prawdziwego znaczenia rzeczy. Opinia publiczna potępiała ich znajomość i Wallace stał się obiektem kpin, kiedy opublikowano jego listy do Roericha, gdzie nazywał go guru. To stało się szczególnie niewygodne dla Roosevelta, ponieważ Nicholas Roerich był podejrzewany o szpiegostwo dla komunistów. Roerich, który zainspirował Wallace'a, który z kolei zainspirował Roosevelta, w końcu stał się niewygodny z powodu swoich przekonań. Ale dzięki wskazówkom Roericha Wallace zrozumiał wagę symbolizmu jako sposobu komunikacji. Jako masona uderzył go wizerunek piramidy i wszystko widzącego oka. Możliwe, że Wallace i Roosevelt znali wszystko widzące oko jako symbol Boga. Widzieli renesansowe obrazy z podobną symboliką.
Ale zwolennicy teorii spiskowej twierdzą, że to nie wszystko. Masoni musieli ukryć swoje zamiary wobec Stanów Zjednoczonych. Tłumaczyli więc, że użyto ogólnie znanych symboli. Ludzie świetnie je znali, ale ja w to nie wierzę. Ale oprócz wszystko widzącego oka, Wallace dostrzegł w inskrypcjach nawiązanie do polityki prezydenta. Henry Wallace zauważył, że Novus Ordo Seclorum, czyli Nowy Ład Wieków, nawiązywał do Nowego Ładu i zaproponował prezydentowi wykorzystanie maksymy. Zamykają banki. Prezydent Roosevelt proponuje nowe reformy. Nowy Ład to określenie reform zapoczątkowanych przez Roosevelta w czasie Wielkiego Kryzysu. Miały na celu reformę społeczną i poprawę gospodarki. Wallace szybko zrozumiał znaczenie przesłania, ponieważ był członkiem tajnej organizacji. Poszedł z tym do Roosevelta i powiedział: to symbolizuje, kim jesteśmy, co robimy i dokąd zmierzamy. Wallace dowiedział się, że nigdy nie użyto rewersu pieczęci i zaproponował Rooseveltowi, żeby umieścić go na banknocie. Z kolei Roosevelt postanowił użyć dwóch stron pieczęci na dolarowym banknocie. Co ciekawe, Roosevelt osobiście zatwierdził projekt. Często osobiście zatwierdzał projekty pieniędzy, znaczków i architektury. W przypadku dolara ocenił ostateczny projekt i wprowadził kilka niewielkich poprawek. Czy zwolennicy teorii spiskowej mieli tym razem rację? Franklin Delano Roosevelt i Henry Wallace byli bardzo ważnymi masonami w Stanach Zjednoczonych. Roosevelt był jednym z 14 prezydentów należących do masonerii. Można dopatrzeć się spisku w formie wielkiej pieczęci umieszczonej na odwrocie dolara. Oni wierzyli, że były to masońskie symbole. Symbolika ukryta w nieużywanym rewersie wielkiej pieczęci znalazła się na dolarowym banknocie dzięki Henry'emu Wallace'owi i jednemu z najpotężniejszych masonów wszechczasów, Franklinowi Delano Rooseveltowi. Zwolennicy teorii spiskowej twierdzą, że to ukryta deklaracja masonerii. Nie chcą, żebyście się dowiedzieli, co znaczą te symbole. Nie ujawnią ich, ponieważ należą do spisku. Celem masonów jest zaprowadzenie nowego ładu na świecie. Amerykanie i ludzie na całym świecie nie będą mieli na to żadnego wpływu. Dlatego trzymają to w tajemnicy. Podobno ojcowie założyciele, którzy byli masonami, celowo ukryli wiadomość w wielkiej pieczęci. Rozumieli to Wallace i Roosevelt. Ale masoni zaprzeczają. Po prostu był to odpowiedni symbol Boga i dobry pomysł, żeby przypomnieć obywatelom, że Bóg widzi wszystko, co robią, kiedy tylko wyciągną dolara. Wszyscy historycy są zgodni, że masoni odegrali kluczową rolę w narodzinach Stanów Zjednoczonych i od tej pory sprawują władzę. 14 prezydentów było masonami, ale nie ma żadnych dowodów na próbę objęcia władzy nad światem. Idee antymasońskie pojawiły się w latach 70. XVIII wieku. Ortodoksyjni katolicy twierdzili, że masoni są przeciw chrześcijaństwu. Jednak wielu z nich było dobrymi chrześcijanami i nic ich tak nie bolało, jak obwinianie o herezję i bluźnierstwo. To wszystko wynika ze strachu przed nieznanym. Wizerunki na odwrocie dolara to dowód, że ojcom założycielom udało się stworzyć uniwersalny i trwały symbol Ameryki dla reszty świata. Wielka pieczęć przetrwała próbę czasu, bo była świetnie zaprojektowana. W innym przypadku zmieniono by ją. To symbol Ameryki w XVIII wieku jak i dziś. To ikona.
Mamy banknot dolarowy, papierosy Camel, Coca-Colę i Amerykę. Nie ma wątpliwości, że dolar zawiera symbole oznaczające sposób, w jaki przywódcy polityczni widzieli młodą republikę i jej przyszłość w świecie. Ta wizja inspirowała wielu obywateli. Ale na razie nie mamy dowodów, czy symbole te są częścią spisku masońskiego. Wersja polska Toya Sound Studios. Tekst Agnieszka Kwiecień. Czytał Bożydar Murgan.